Okej, okay. mamy informację tutaj na bitcoin.pl, że zaczynają zagrażać nam dwa nowe wirusy. Jeden się nazywa Mortal Kombat, a kolejny Laplace Clipper. Ten Mortal Kombat dosyć fajna, ktoś sobie tutaj nazwę wybrał. Na razie są ofiarami inwestorzy ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii. Oba programy są ze sobą kom kompatybilne, starają się ingerować w dane przechowywane w schowku na komputerze użytkownika. To tam bowiem znajdują się skopiowane adresy publiczne portfeli na kryptowaluty. Wirusy wykrywają ten ciąg liter oraz cyfr, następnie zastępują je innym adresem, który należy do hakerów. Jeżeli jednak użytkownik komputera nie sprawdzi adresu i wyśle kryptowaluty na adres portfela przestępców, Bezpowrotnie straci swoje środki. No i hakerzy nie tylko atakują osoby prywatne, ale też małe i duże organizacje. Tutaj macie informacje. Do tego wirus szyfruje pliki użytkownika i wysyła mu żądanie okupu z instrukcjami dotyczącymi płatności. No i nazywało się to Mortal Kombat, ponieważ dołączają grafikę Mortal Kombat. Atak rozpoczyna się od wiadomości my o tematyce kryptowalut. Zawiera wirusowy załącznik, który uruchomi plik VAT, który z kolei pomaga pobrać i uruchomić oprogramowanie Ransomware. Warto dodać, że jak pokazują dane, ofiary ataków ransomware często odrzucają żądania okupu. Także tutaj w ten sposób raczej no. Hakerzy kasy nie dostają, natomiast po prostu wykręcają. Kwestia jest taka: ja też sporo takich maili wczoraj w zasadzie dostałem, na przykład airdrop od sand Sandboxa, działek. No, najpierw sprawdźcie na legalnej stronie Sandboxa, na ich Twitterze, czy w ogóle takie rzeczy się dzieją. Ja od razu wiedziałem, bo ja w tym siedzę. Natomiast wszelkie informacje, że są jakieś airdropy, inne różne pierdoły. Bo podejrzewam, że pod to się podszywają, bo od razu mi adresy też jakby nie pasowały. To ja to wszystko kasuję i wypierdzialam. Dzisiaj może nawet w zasadzie zrobię print screena i wrzucę na Twittera też ku ostrzeżeniom innym osobom, żeby w takie rzeczy kompletnie. Nie klikać. W zasadzie, jeżeli ktoś mi coś chce dać za darmo poprzez maila, to od razu mi się lampka zapala, że coś jest po prostu um, nie tego tak, tak świat nie funkcjonuje. Na airdropy też trzeba e, swój czas poświęcić, swoje zapracować jakieś testnety, inne różne pierdłoły e, wykonać, więc to tak lekko e, nie ma. Mm. Tutaj widzę, że przez cały czas te emotki się widnieją eee. tego się pozbyć. Eee. Eee. A dobra, KI z tym Dobra, eee, lecimy dalej. <laughs> Macie dosyć ciekawą informację. Mm, nowy CEO YouTube'a mm, dostrzega potencjał Web 3 i NFT. No jestem ciekawy, czy to też nie jest pokło się. Sytuacji tej, że rozwijają się media zdecentralizowane, no i tutaj też to, co wcześniej wspominałem: nie tylko projekty gamingowe z rynku tradycyjnego, ale wszelkie również firmy związane z social mediami, czy też firmy związane z e-commerce, będą musiały dostrzec i wejść na ten rynek Web3 i NFT. No, a jeżeli tego nie wykonają, no to po prostu. Kto wie, czy w przyszłości firmy, które wywodzą się wprost z rynku kryptowalutowego nie, nie spowodują, że no, wycyskają te firmy tradycyjne. No i tutaj macie informację, że właśnie YouTube, który należy, jest własnością Google'a. Dostrzegł tutaj poprzez nowego CEO, że mm, że, że jest to dosyć ciekawy potencjał, warto się w tym kierunku rozwijać. Funkcję przejmuje Nel Moahan. Moahan. wcześniej Suzan Wójcicki, takie dosyć polsko brzmiące nazwisko, która tam z powodów osobistych ustępuje. No i tutaj widzicie, że. Wojciszki troszeczkę miała inne podejście do YouTubea, natomiast e, Mochan troszeczkę inaczej. E, Web3 otwiera również e, nowe możliwości dla twórców. Wierzymy, że nowe technologie takie jak blockchain i NFT mogą pozwolić twórcom na budowanie głębszych relacji z fanami. Razem e, będą mogli współpracować przy nowych projektach i zarabiać pieniądze w sposób, który wcześniej nie był możliwy. Mało tego, siema jata pozdrawiam, e, 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 że to dziś piątek, weź nawet nie wkurjaj. Um, YouTube dosyć dotyczy... Fajnie spogląda na, na takie zapotrzebowania. Dostrzegli, że TikTok się dosyć mocno e, zaczął rozwijać, więc z, zrobili te shorts. E, spojrzeli, że na przykład e, twórcy potrzebują sklepów. No i co wymyślili, że można też na YouTubie taki e, sklep jakby wkomponować. E, dzięki temu e, twórcy od razu bezpośrednio z platformy YouTube'a. Pewnie to też się wiąże z jakąś tam a, prowizją. Natomiast no. YouTube stara się być taką pla platformą, która mm, tworzy kilka rzeczy w jednym, tak, żeby tylko twórca mógł się sko skoncentrować na tworzeniu treści. Natomiast co jest męczące na YouTubie, to, to ta mm, cenzura i, i pewne ograniczenia, no ale cóż, z tym, z tym sobie... Mm, trzeba w jakiś sposób e, radzić. Ok, lecimy dalej. Bardzo dla mnie ciekawy news. Sony Network i Astra Network przygotowują program inkubacji e, Web3. No i co? E, Astra e, Network, e, projekt, e, który tutaj funkcjonuje m, na polkadot. Celem jest realizacja programu inkubacji Web3. Osoby, które są chętne do przyłączenia się do inicjatywy, mogą zgłaszać się do 6 marca. Także zostanie wybranych od 10 do 15 projektów, które będą również współpracowane ze Starter Labs, dzięki czemu w programie pojawią się wątki DeFi DAO i NFT. Hmm. Także do, tutaj kolejny jakby barierz firmy z rynku tradycyjnego z firmą walutową Także zobaczymy, jak to wszystko fajnie będzie wyglądało. Tym razem na Polkadot. Mam nadzieję, że tam Polkadot coś z marketingiem ruszy, bo na razie to wygląda blado przy, przy innych ekosystemach. Okej, okay. o tym. Hmm. Hub71, z tego co pamiętam, tu już rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy też o Sandboxie, który podpisał współpracę tutaj z Arabią Saudyjską. No i tutaj macie informację, że Hub71, Abu Zabi, ruchomy inicjatywę, daje na to 2 miliardy, żeby wspierać startupy Web 3. No i jak widzicie, tutaj a państwa. Um, czy to emiraty arabskie, czy to Arabia Saudyjska, czy Dubaj No ogromne pieniądze tutaj są dawane Na to, żeby jeszcze bardziej pchnąć rozwój Web3 Macie informację, że tutaj do partnerów Jakby HUB71 należy Binance Lab, Venom Foundation, Ton Foundation Amazon, chyba MasterCard, tak MasterCard, także no dosyć potężni tutaj tworzący Hope 71, także no ja jestem ciekawy w jakim kierunku to wszystko pójdzie, no i do, dosyć taki ciekawy Mariusz, żeby to wszystko wspierać. Dobra, teraz przeglądamy się co, co się dzieje w różnych metaversach, jak próbują troszeczkę życie tam ożywić. Um, Upland i The Central Land um, będą um, tutaj, będzie się można w tych metaversach pobawić um, i poczuć karnawał brazylijski. Um, I tutaj tak, jeżeli chodzi o Upland, Metaverse ma ekscytujący program na karnawał, w tym szkoły karnawałowe, uliczne, uliczne karnawały, pokazy i transmisje na żywo, prezentacja Samby z Manguayera, największe szkoły Samby, czyli w tym kierunku. Natomiast o co chodzi tutaj, w jaki sposób decentraland w Carnival District użytkownicy mogą pełni zanurzyć się w uroczyste ze swoimi awatarami, tańcząc w rytm muzyki brazylijskiej i ciesząc się kolorową paradą szkół e, Samby. Powiem szczerze, zobaczymy czy kogokolwiek to zainteresuje. się, Manko Krzysztof. Um, jakoś tutaj muszą te metawersy troszeczkę w inny sposób kombinować, żeby ludzi przyciągnąć, bo Taki, chociaż to może transmitowanie wydarzeń na żywo, może, może w jakiś stopniu to, to jest sposób. Musiałyby to być dużo ciekawsze wydarzenia, i żeby przyciągać się to na samym początku e, w sposób darmowy. Ok, tutaj macie bardzo ciekawą rzecz. Kto się przygląda Legends of Legends i chce zobaczyć, jak wygląda cały gameplay, to Wam wy, e, wysyłam tutaj. E, bo i nie wysyłam. Mm. E, teraz jest e, przesłane. E, kto chce w, w ogóle zobaczyć jak wygląda cały gameplay e, Legends of Elysium. E, to może się e, przyjrzeć e, tutaj m, na Binance a prowadzili takiego live'a. I tam możecie zobaczyć, jak to wszystko funkcjonuje. Jak się bawią e, Tutaj, jak cała gra wygląda, jak się bawią kartami, więc już można podejrzeć, co nas wszystkich czeka. Ja też mam nadzieję, że będę mógł sobie potestować tutaj tą karciankę. Bardzo mi się podoba, że ta karcianka ma właśnie takie walory też strategiczne tego specjalnego boarda, bo to powoduje, że to nie jest taka nudna karcianka. Jedna z wielu. Natomiast w praktyce zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wydaje mi się, że to już jest duży sukces, że mieli taką fajną ekspozycję właśnie na Binance. Już jak widać ponad 5000 użytkowników to wyświetliło. Także zobaczymy, jak to dalej się będzie rozwijało. Macie informację, to już wcześniej mówiłem w piątek, że szykują drugi sezon. No i drugi sezon już jest w trakcie. Także. Mm, Szukajcie albo NFT pasów, albo kto ma pirata, no to do hejże do, do boju. Um, wyciągajcie szablę, e, nabijajcie mm, tutaj b, e, swoje bronie prochem. E, no i śmigajcie do, do walki po tokeny arts. I Na sam koniec e, dzisiejszego dnia macie tutaj Giveaway od Moon Mining Hetrze. Pamiętajcie, zawsze warto robić tutaj Giveaway, zawsze może coś się skapnie. 2 miliony helium zostało wykopane. Także w dobrym kierunku to wszystko zmierza. Bardzo ładnie kopiecie. No i z tego tytułu macie możliwość wygrania Helium Paka. Czas wykonania tego giveaway'a do 22 lutego Natomiast zadania bardzo proste, pofollowować Zalajkować, retweetować ten post I lecimy do boju O ja już lajka pierwszego puszczam Także spójrzmy jeszcze na naszą stronę krypto -ekipę. co ciekawego tutaj e, Mamy za informacje, ja przede wszystkim zapraszam e, Kto chce wpaść, zbić pione, pogadać e, nie tylko o gamingu e, Ale o czymkolwiek 24-25 marca Kraków Invest Cup. Zasada jest taka, musicie po prostu przejść tylko rejestrację, tak? Tam jeżeli ktoś nie potrzebuje jakichś VIP-ów i innych takich pierdół, to macie możliwość skorzystania mm, z darmowego wejścia. Natomiast musicie wykonać tą rejestrację, więc zachęcam do jak najszybszej wykonania e, re, rejestracji. Mm. Co dalej, tutaj macie e, wszelkie możliwości jeszcze pozyskania dodatkowych bonusów jeżeli chodzi o Bitgeta to mieliśmy informacje od naszej społeczności że bonusy nie dotarły także dosyć mocno pocisnęliśmy no i z tego co wiem to mają nam wysłać uidy tych osób którym rzeczywiście te, te nagrody zostały przyznane także zweryfikujemy dopytamy się społeczności czy te, te bonusy Wylądowałem na kontach, na pewno Was tak nie zostawimy. No i pamiętajcie: Nexblox Expo Warszawa już warto teraz zakupić bilety, bo są jeszcze po dużej przecenie. 24-25 maja Warto się przygotować W złotych tarasach Będzie sporo zagranicznych projektów I pamiętajcie dodatkowy bonus Minus 10% od krypto -ekipy Na kod krypto ekipa Wczoraj wleciał Film od Macieja Bybit Mocne bonusy, kosmiczny rozwój Także kto jeszcze nie jest użytkownikiem giełdy Bybit No to warto wykonać rejestrację Warto się przyjrzeć co się dzieje Na tej giełdzie Pozostałe rzeczy już tutaj e, omawialiśmy. No to co, z mojej strony to by było no na dzisiaj wszystko. Pamiętajcie, dzisiaj jeszcze kryptofutbol, godzina 20, a Opowiemy co się wydarzyło w piłce nożnej, tutaj jak wyglądały nasze wyniki. Ja ze swojej strony dziękuję za dzisiaj, a jak chcecie przejść do kryptofutbolu, to zaraz po tej transmisji będzie można już sobie ustawić i się zapisać. Pamiętajcie o łapach w górę. Pamiętajcie o komentarzach i pamiętajcie o subskrypcji. Przypominam, że live w całości jest dostępny dla osób, które tutaj zaznaczają przynajmniej najniższy poziom subskrypcji. Natomiast do południa wrzucę film tutaj z najważniejszymi informacjami, bo już mniej więcej widzę. A po, po, po tym ostatnim fi filmiku, na co zwracacie uwagę, a czego oglądać nie chcecie. Także dzięki z mojej strony, to wszystko Trzymajcie się i do wieczora. Hej!